gratuluję wszystkim wyróżnionym z koła. Proszę Państwa, czy ktoś z uczestników chciałby zabrać głos? Szanowni Panowie Prezesi, Goście Honorowi, Szanowni Państwo. Z okazji wspaniałego jubileuszu, jakim jest 60-lecie istnienia Koła Wędkarskiego PZW Wola Ogórska, w imieniu samorządu gminnego chciałbym serdecznie pogratulować tego wspaniałego jubileuszu, a także podziękować za wszelkie formy współpracy z samorządem gminnym, z obywatelami gminy Wola Ogórska ze szkołami. Dziękuję, życzę dalszych sukcesów i wszystkiego dobrego. Przekazuję Państwu ten skromny podarunek. Szanowne koleżanki i koledzy, szanowni goście, bardzo miło jest obchodzić takie jubileusze z takim kołem. Jak dobrze przysłuchiwaliście się wystąpieniu kolegi Adama, no to same superlatywy i on się nie chwalił, on po prostu mówił fakty. To tak jak kiedyś mówiono, że wszyscy piłkę grają, a Niemcy wygrywają do tego roku. Ja myślę, że też na 9, na 8 lat rankingu 7 wygrała Wola Ogórska. I chwali. To będzie dalej, ale jest to zdrowa rywalizacja. Ja jak startuję w zawodach i moje koło może być przedostatnie, ale zawsze, żeby było przed Wolą Ochruską. Ale nie zawsze to się wygląda. Ale proszę Państwa, miło jest, że mamy takich działaczy, takich gospodarzy tego regionu i takich sponsorów. Te działania są skoordynowane i widać efekt. I oby tak do 100 lat albo jeszcze dłużej. Panie Prezesie, serdeczne podziękowania. Dziękuję za współpracę. Trzymać tak dalej. Kurty nie ma. Proponuję coś do szkła. Szanowny Panie Prezesie, Wójcie, dostojni goście, drogie koleżanki i koledzy. Przede wszystkim pragnę podziękować za zaproszenie na ten wspaniały jubileusz w imieniu Rady Gminy, także w swoim, ale ja się czuję tutaj doskonale, że jestem u siebie w swoim kole. Pragnę bardzo serdecznie pogratulować wyróżnionym kolegom i koleżankom. Pragnę także pogratulować zwycięzcom dzisiejszych zawodach, które organizowane są niemalże co tydzień. Tutaj ogromne słowa uznania chciałbym przekazać na ręce Pana Prezesa, że kosztem własnych projektów swojego wolnego czasu potraficie to wszystko nam tutaj zorganizować. 60 lat to wspaniały jubileusz. To 3 pokolenia prędkarzy kształtowało postawy etyczne, regulaminowy kołotyp w Woli Ogórskiej, ale nie tylko. Dzisiaj, tak jak w wystąpieniu słyszeliśmy, wielu już nie ma, ale pozostały wspomnienia, pozostały doskonałe tradycje, obyczaje i myślę, że koło Woli Ogórskiej może być przykładem dla wielu innych kół, a nie bez znaczenia to jest zaangażowanie i praca zarządu koła. Dlatego też składam serdeczne podziękowania, gratulacje, życząc kolejnych sukcesów dla tego. Załatwiane są wszystkie sprawy, stanowiska, miejsca, w ogóle posiłek przez kolegów i w szczególności było załatwiane przez kolegę Henia Kozaczuka, ale Heniu Osem. Chciałbym wreszcie w imieniu patronatu taką właśnie statuetkę za współpracę i proszę o jeszcze.
posłem jestem, ale w imieniu wszystkich członków Koła Wędkowskiego chciałbym serdecznie pogratulować kolegom z Koła Wędkowskiego Woli Opolskiej za współpracę dotychczasową, pogratulować głównie tego pięknego jubileuszu. Daj Bóg, żebyśmy się spotkali w następnym jubileuszu za 10 lat. I chciałbym wszystkim kolegom z Woli Opolskiej życzyć dalszych pięknych sukcesów w sporcie wędkarskim, bo sukcesy są moje, macie duże. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję. Panie prezesie, samorządu rejonu, tak, rękodzieło regionalne. Albo urna na prawo. Jeśli się podzielę z innymi. Dobra metoda to już tu. Na trzecie miejsce mam Marcin. To powinna być czereśniówka na lana. To trzy ryby. Życzę wszystkiego dobrego. Dołączam się do wszyscy. Zapraszam na łowiska do Zbreża. Także jeszcze raz wszystkiego. Nie będę czytał adresu gościnnościowego od komendanta i funkcjonariuszy, bo pogoda myślę, że do tego nie sposobna. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szczególnie naszym dostojnym gościom, że Państwo poświęciliście swój wolny czas, dzień, który przeważnie wszyscy poświęcają na odpoczynek. Dziękuję naszym sponsorom za dotychczasową życzliwość i hojność. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku możemy liczyć w dalszym ciągu na pomoc z Państwa strony. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich do grilla i do zobaczenia nad wodą. Brawo.